jesteśmy w drodze na lotnisko. Czeka nas podróż do Szkocji i wszyscy pasażerowie są gotowi. Pozdrawiamy. Ale dres jest fajny, nie powiem. Ale właśnie ma ciekawy układ dłoni. Nie wiem, tego nie widzę, jakby czekał, aż ktoś mu coś włoży. Albo sobie palca rozwali. No tak, taka informacja dodatkowa. Chciałam powiedzieć, że na dobry początek podróży zostawiłam stety w samolocie i właśnie odstawiłam, czekając na mamę i Kubę, butelkę i też jej nie wzięłam. Przywiązujemy się do rzeczy materialnych i pozwolę, żeby zepsuło mi Kubo. Pozdrawiam. Tribujemy. Okej. Wydaje mi się, że to tutaj. Dzień dobry. Ej, czas! Jezus, ile tu jest miejsc do spania. O kurdeczka! Czy wy to widzicie? Holy guacamole! Ale super! Dada, coś czuję, że tutaj się będzie robił jakaś nowa edycja Masterchefa. Tu jest dużo lepsze światło. Chybasz? Chciałabym powiedzieć, że idziemy na kolację do Stereo. Ostatnio byłam w Glasgow w Mono i dzisiaj idziemy na kolejne pyszności. Fast foodowo. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś kiedyś. Komfort foodowe. Andiamo. Jesteśmy Stereo, jest bardzo głośno, więc zawsze nie mogę. Za głośno Stereo! Za głośno Stereo, muszę wyciszyć na DJ-ce. No dawaj. Jak mielonka? U mnie nie widać. Co myślisz o chamie? Pyszne jedzonko, najlepsze były skrzydełka. Moja pizza była pyszna, ser się w ogóle nie kleił. Ryba była bardzo specyficzna, ale bardzo smaczna. I sałatka była bardzo dobra, włoska i focaccia była super wygodna. Pozdrawiamy. Aż mi ręka odpada. I'm on top of the world! Chciałam powiedzieć, że to jest najpiękniejszy wieczór w historii. Glasgow, chyba cię lubię. Dzień dobry. Całkiem ładna pogoda jak na Szkocji, nie powiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy dzisiaj 22 czerwca, sobota. I idziemy na śniadanie do pikniku, ponieważ Kuba i mama muszą spróbować prawdziwego szkockiego śniadania, a ja zadowolę się kanapką z jajkiem. I jest bardzo ładnie, świeci słońce, troszkę jest, tak murami, ale jest cieplutko. Jest tak, nie wiem, 15 stopni. Idziemy sobie nad rzeczką i pokażemy wam pyszności. Idziemy do pikniku na śniadanie. Przyszły nasze pierwsze dania. Słuchajcie, zamówiłam kanapkę z pastą bezjajeczną. Jestem totalnie podekscytowana. Mama ma ciepłego bajgla z twarożkiem, a kolega jeszcze czeka na szkockie śniadanie. Degustation. Zaczyna od beansów. Ogólna ocena, mega pyszne, cudowne śniadanie dla Kubusia, wspaniały bajgul. Bajgul? I moja
moja pasta jajeczna naprawdę była najlepszą wegańską jajeczną pastą, jaką jadłam. I moje kiełbaski były naprawdę... Kiełbaski były boskie i ja lubiłam kawę i idziemy sobie do Muzeum Sztuki, teraz do budynku Inwestycji. Ktoś mówi, że Glasgow jest brzydkie, my się nie zgadzamy. Musiałam zabrać Państwa na latarnię. No i fajnie. Idziemy do Muzeum Sztuki Kelvin Grove i do Uniwersytetu. Mówi się oczywiście na telefonie. Nie, oczywiście. Wypraszam sobie. Zarąbiste jest to Glasgow. Tam jest Harry. Chcę spać. Za nami jest Uniwersytet w Glasgow. Jest po prostu przepiękny, a widok... Przejście niczym u Beniego. O wow, a tu oranżeria jak z Madrytu. Pięknie. Także tofu w sosie orzechowo-kokosowym oczywiście dla koleżanki. Tutaj sałatka z makaronu vermicelli z marchewką. A ja mam tofu w sosie pomidorowym z imbirem i z czymś jeszcze. I miętą. Tutaj jest ryż. Oj, pięknie, wszystko jest białe. Ekstra. Tu jest ryż i czekamy na pho, ale chyba już... Muszę czas zacząć. Ja trzymam! Jesteśmy na szczycie świata i chcę powiedzieć, że to było 10 za 10, moim zdaniem. Pyszne było, mega. Najlepsze oczywiście w sensie orzechowym. Moje było według mnie lepsze, ale było super ostre i czuję do teraz na ustach takie dziwne pieczenie. Zupełnie tak. Jak zrobić coś z niczego, czyli kolacja pod hasłem Dolina humusu, salsy, rzodkiewek, pomidorów, chleba, mamy, nachosów i winogron. A widok mamy taki, więc nie narzekam. Dzień dobry. Sprawdzamy pogodę. No, chciałam powiedzieć, że ostatnie chwile w Glasgow miasto płacze. Też jeszcze nie płacze, ale już się smuci. Chcielibyśmy pożegnać się z tym vlogiem, bo kończymy naszą przygodę z Glasgow. Dziękujemy za oglądanie. Jedziemy dalej. Jedziemy dalej objeżdżać Szkocję, tak zwane Highlands, i za tydzień dowiecie się, jak nam poszło, bo jedziemy właśnie do wypuszczalni Out i w kolejnych dwóch tygodniach, tak myślę, będą super materiały. Glasgow jest ekstra, prawda? Jest super. Pa!